nocy. Dobra, czyli na tym gdzieś tak prawo za nas. Przy okazji zaliczymy być może nas programować podcast. No tak, trochę się obawiałem. Tej wczorajszej zmiany w ogóle. Tutaj od pomysłu, tego pomysłu, że zamiast zwarnować jakieś testowanie zdrojów, to zrobić taki zawijaz z kolisełki do latarniki kłód i potem już wrócić do zdrojów, pojechać wcześniej ustaloną trasą. No dobra, muszę tu zjechać, bo odjeżdżam z trasy, także no, fajna droga. W końcu mam cały dzień na taką zabawę. Tutaj chyba nie zyskam, po prostu jadę się nie wypadano. Bardzo rado ruszę z samej trasy. Mogę przewódki potestować. No nie wiem, czy ja będę sobie dziękował za ten wybór trasy, czy to może jeszcze później. Jeszcze już jest latarnia. Trochę szybko. Myślałem, że będzie dużo ciężej. No i kikut, szanowni państwo. Nawet nie było tak źle z podjazdem. No proszę, nawet jest morze w tym roku. Guzik. No gorzej niż na siłowni. Komod mówił, nie jedź tędy. Proponował lepszą trasę. Kto nie, łapało się za ślad i się go przesuwało. W tej we w te. Jest takie stare przysłowie. Przesuwanie śladu daje dużo szczęścia. Najważniejsze, że nie błądzę.
Jeszcze raz Państwa przepraszam za to odgłosy, ale akurat przechodził leśniczy. Zachciało mi się obejrzeć jeziorko turkusowe w Lotnicy. Zostaje pytanie, jaki stan będzie zjazd? Trzeba bardziej zacząć, bo się nie będzie padać. Po prostu już na parno i chmurno w niebie.